Siemaneczko, jesteś na moim tutorialu z Hearts of Iron 4. Jeżeli grasz w tą grę pierwszy raz i się w ogóle nie orientujesz, co się dzieje, co trzeba robić i tak dalej, to ten film jest w sam raz dla ciebie. Przypominam oczywiście o zostawieniu subika i kciuka w górę pod tym filmem, żeby, no, nie wiem, było mi miło czy coś. Nie mam pojęcia, dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. I co, zaczynamy, dobra. Patrzcie, wchodzicie w hoja, macie tak, jeden gracz i nowa gra sobie klikacie. Tutaj tak, macie scenariusze. Scenariusze to są lata, w których zaczynacie swoją rozgrywkę. Ja polecam w 36 zaczynać, bo 39 jest taki mild, bym powiedział, dla większości państw, więc no, w 36 jest git według mnie. No i tak, wybierz scenariusz. I co? Mamy tutaj państwa, którymi chcemy grać. Do wyboru. Mamy wszystkie państwa na globie. Jeżeli tutaj nie ma tych państw, które akurat chcecie, żeby, no, grać nim, to klikamy w inne kraje. I tak, wybierz państwo. Tutaj. Wciskamy scrolla i poruszamy się po mapie wciskając scrolla. Nie żadnym LPM-em, bo to w ogóle, no, nie poruszamy się niczym, nie? Tylko scrollem. No i tak. Wybieramy Polskę. Na potrzeby tutorialu i co? Tutaj macie historyczne cele, także możecie sobie włączyć lub wyłączyć wedle własnego uznania. Ja je sobie teraz wyłączę. Historyczne cele to jest takie coś, że jak macie włączone, to państwa zachowują się historycznie, tak jak się zachowywały w tych właśnie latach. No i tak. Tutaj mamy Polskę i poziom trudności. Na cywilu jest naprawdę beka z was, że gracie na cywilu, bo to jest, no, tak jakby beka z was, bo dla takich, naprawdę, już lepiej weźcie rekruta sobie, nawet jeżeli pierwszy raz gracie w tą grę. Ja wezmę tutaj rekruta, bez historycznych celów. No i co? Rozpoczynamy. Jeszcze przy okazji tutaj własne zasady gry można ustalić, czyli jak dane państwo będzie się zachowywało. To jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. Bardzo mi się, w sensie, podoba ta funkcja, że tak powiem. No, całkiem jest spoko, jeżeli chcecie tam robić jakieś, nie wiem, sandbox moves i tak dalej. Dobra, no więc co? Rozpocznij, nie? I tak, zaczynamy. Oczywiście tutaj się załaduje. I jak? I co i jak? Dobrze, tutaj jak już jesteś, to musisz coś przyswoić. Patrz, jak wchodzisz, to masz zapauzowaną grę, czyli ci czas nie leci w ogóle. W prawym górnym rogu ekranu masz tutaj zapauzowane, nie? Czyli czas ci źle nie leci, nic ci się nie dzieje po prostu, nie? Masz to samo bez przerwy. Jednostki się nie poruszają, nie możesz ich nigdzie wysłać po prostu, one niby się poruszają tak jakby, ale jednak nie, nie? No i patrz, żeby to, no, żeby znowu czas biegł swoim tempem, to możesz kliknąć spację, albo tutaj kliknąć po prostu po normicku, nie? I tak, możesz sobie przyspieszać i zwalniać wedle uznania czas, z którym płynie rozgrywka. Ja sobie wezmę i w ogóle go zastopuję, ale ty możesz, nie wiem, uznać inaczej. Ja to na potrzeby tutorialu teraz zastopuję. I teraz tak, pierwsze co wchodzisz tutaj, nie? Masz tutaj wszystko? I pierwsze co robisz jak wchodzisz, to jest klikasz w lewym górnym rogu flagę swojego państwa i wybieramy tutaj cel narodowy. Tutaj na Polsce, Polska jest bardzo dobra do tłumaczenia takich rzeczy, bo tutaj mamy dużo opcji. Mamy tutaj inicjatywę Trójmorza, mamy tutaj na wypadek okupacji różne cele, droga nacjonalistyczna, tutaj droga monarchii, która jest bardzo OP, nawiasem mówiąc. Tutaj w komunizm można iść i marksizm. Dokończenie konstytucji kwietniowej to jest historyczne. I możemy senacyjną lewicę, prawicę oraz tutaj zamek, grupę zamkową. No ogólnie polityczne różne cele ciekawe, które dobrze jest sobie zrobić, nie? Ja zawsze jak wchodzę, to robię sobie jakiś polityczny, na przykład ten, nie? I teraz tak, są też wojskowe bardziej cele. Tutaj dają wam boosty do artylerii na przykład, do lotnictwa. Do wszystkiego dają wam boosty tutaj i możecie sobie rekrutować dywizje poprzez na przykład takie cele. Bardzo fajne są takie wojskowe właśnie cele narodowe. I teraz tak, tutaj mamy na Polsce akurat są bardzo fajne cele na Gdańsk i Gdynię. Tutaj ogólnie na marynarkę wojenną.
Co jest też bardzo ciekawe. I tutaj mamy przemysłowe. Przemysłowe to naprawdę sobie bardzo dobrze jest zrobić na samym początku, bo one wam dają zarąbiste boosty. Ziom, naprawdę, zrób to sobie, bo to jest po prostu... No, naprawdę. Zarąbiste, nie? Patrz, ty masz plan czteroletni i tutaj robisz sobie boosty poprzez cele narodowe. No więc tak, ja tutaj zrobię to. Rozpoczynamy. Cele się zwykle robią przez 70 dni. Plan czteroletni, kurde, się robi 35 dni. Growych oczywiście. No i co? Rozpoczynamy sobie, nie? I to będzie nadawało jakieś tam boosty. Tempo budowy plus 10% przez 1500 dni, co jest bardzo, że tak powiem, fajnym boostem i bardzo fajnie to wpłynie na naszą gospodarkę i tak dalej. Teraz tak, tutaj mamy śmieszne ikonki, które nam wyskakują. Chodźmy sobie od lewej. Od lewej mamy tak, możesz prowadzić nowe badania. Tutaj mamy trzy sloty na Polsce, na przykład na Niemczech jest ich więcej, są też państwa, na których jest mniej tych slotów. Na Polsce mamy trzy sloty do badań. I teraz tak, wchodzimy sobie i mamy różne zakładki. Kampanie wsparcia, pancerne, artyleria, marynarka, lotnictwo, inżynieria i przemysł, proszę państwa. No i tak, ja sobie często, bardzo często, jak wchodzę na Polskę, to robię sobie to, bo to fajne boosty dla wojska w ogóle robi, także to sobie dobrze jest zbadać. Sobie też polecam zbadać tutaj budowę albo produkcję wedle uznania. Można też oba, ale trzeba też inżynierię mechaniczną i elektronikę. To też bardzo polecam i to jest potrzebne. No więc tak, ja sobie zrobię budowę, ale nie wiem, wy możecie sobie zrobić produkcję, cokolwiek, naprawdę. Tylko uważajcie, bo jak macie tutaj na przykład jakieś technologie, tutaj na przykład w 43 możemy sobie wynaleźć systemy noktowizyjne. Musimy stracić, żeby je odkryć, 2000 dni. I to dlatego, że ta technologia wyprzedza swój czas. Także patrzcie tutaj na lata. Patrzcie tutaj, o, też są na innych tych, w innych zakładkach, czy coś się przypadkiem nie dzieje złego i zachowujcie się normalnie, naprawdę. Ludzie, weźcie sobie najpierw od 36 i w dół i będzie wszystko naprawdę git. No i tak, mamy już badania obcykane. I teraz tak, dalej. Są tutaj od lewej, wolne fabryki cywilne. Jak sobie klikniemy, wyskakuje nam takie niezrozumiałe, fajne, śmieszne menu. Możemy sobie tutaj budować najróżniejsze rzeczy. Antyery. Tak zwane antyery, to jest artyleria przeciwlotnicza. Możemy sobie budować fabryki cywilne, które będą nam budowały inne fabryki, oraz fabryki wojskowe, które będą produkowały nam różne zasoby właśnie dla wojska. Na początku polecam sobie wybudować parę fabryk cywilnych, na przykład w Płocku nie ma ani jednej, tutaj region jest Płock, prowincja Płock, więc tutaj sobie wybudujemy. W prowincji Kielce również ani jednej nie ma, więc tutaj też możemy sobie wybudować. Oraz. Tutaj w prawym dolnym rogu macie sposoby wyświetlania mapy. Macie domyślną, lotnictwo, marynarka. Znaczy tu jest marynarka, tu jest lotnictwo i tutaj macie mapę agentów, ale to o tym kiedy indziej. I tutaj macie z boku takie śmieszne małe funkcje. I macie na przykład tryb mapy zaopatrzenia. Tutaj, w tym miejscu na przykład, w tym... jak i w tym miejscu jest słabe zaopatrzenie, czyli wojsko będzie sobie radziło zdecydowanie gorzej, bo będą mieli attrition tak zwany i wojsko będzie sobie słabiej radziło na tych terenach, bo tutaj słabe jest zaopatrzenie. Żeby poprawić zaopatrzenie, musimy wybudować jakiś punkt zaopatrzenia, ale najpierw musimy tam podprowadzić tory, czyli klikamy sobie w węzeł zaopatrzenia w Wilnie na przykład i sobie doprowadzamy tory gdzieś tutaj, tutaj lub tutaj, no dosłownie gdzie chcemy w pobliże tego miejsca. Budują się tory teraz, budują się, są w trakcie budowy. U mnie gra jest zapauzowana, więc to się tak jakby, to nie postępuje, ale to sobie się powoli buduje. No i jak nam się już wybuduje, to możemy sobie punkt zaopatrzenia wybudować na przykład w, nie wiem, takim miejscu i możemy sobie tu bez problemu załatwić, co nie?
jeżeli chcemy skasować takie właśnie przedsięwzięcie, że nie chcemy jednak czegoś budować, nie? W sensie już się rozmyśliliśmy, to po prostu anulujemy tym przyciskiem i jest wszystko znowu w porządku. Dobra, teraz tak, przechodzimy sobie na tryb mapy domyślny, bo ta jest no, najlepsza, ta mapa, że tak powiem. I od lewej znowu idziemy. Wolne fabryki wojskowe. Tutaj jak sobie klikniemy, to wyskoczy nam produkcja różnych tutaj przedmiotów ciekawych. I popatrzcie, jak macie tutaj, wchodzicie, to pierwsze co robicie, to jest wprowadzacie do produkcji artylerię. Bo bez artylerii po prostu nie wyżyjesz, chłopie, nie? Po prostu, no, nie ma opcji, żebyś bez artylerii cokolwiek wskórał, nie? Tutaj sprzęt wsparcia możesz sobie też zwiększyć produkcję. I też karabinów, produkuj dużo, bo naprawdę to się przydaje. Pociągi też się przydają do produkcji i antyery. Też produkuj, bo no też się przydaje. Tak jakby będziesz miał już więcej fabryk wojskowych wybudowanych, to sobie inwestuj w takie użyteczne właśnie rzeczy. Z powodu, że są użyteczne. I tak. Od lewej znowu. Dywizje bez przydziałów. Tutaj mamy dywizje bez przydziałów i one wszystkie w zasadzie na początku to są dywizje bez przydziałów. Czyli wszystkie tutaj dywizje, które mamy, ta dywizja piechoty, 6. Dywizja Piechoty, Krakowska Brygada Kawalerii, one wszystkie są bez przydziału, czyli nie mają żadnego dowódcy, nie mają rozkazów. Jeżeli chcemy jakiejś grupie dywizji wydawać rozkazy, to albo możemy sobie przeciągnąć LPM-em tutaj i zaznaczyć tyle dywizji, ile nam potrzeba, albo możemy kliknąć w jedną i przytrzymując Shift klikać w kolejne. I tak, jak mamy już dywizję, ja polecam sobie trochę tych dywizji jednak nabrać, bo czterema dywizjami to nic nie zrobisz. Naprawdę. Polska ma. Tutaj sobie sprawdzasz, nawiasem mówiąc, stan swojego wojska. Tutaj masz i też ile masz dywizji. Masz dywizji 40 na początku, jak grasz Polską, co jest całkiem dobrym wynikiem. Do 39 bez problemu sobie z 80 dywizji dobrych nakręcisz. I teraz tak. Jak macie te dywizje, zaznaczę sobie tutaj je LPM-em i zaznaczamy. 15 dywizji, jeszcze wezmę na przykład tą. I tak, mamy 16 dywizji. Bierzemy teraz tutaj, klikamy. Nowa armia. I mamy tak, nazwę Armia 1. I tutaj mamy Teatr Polski 1. Nie wiem, możecie to nazwać dosłownie jakkolwiek, nie? Możecie to nazwać wojsko po normicku. Możecie to nazwać dosłownie, nie wiem, jak chcecie. I armię też możecie sobie nazwać wedle własnego uznania. Ja ją nazwę Armia Białystok. Albo Łomża, bo czemu nie? I teraz tak, możemy przydzielić dowódcę, który daje nam fajne boosty i tak dalej. Na Polsce dowódców trochę mamy. Oczywiście mają też niektórzy wysoki level, niektórzy mają niski. Ci z wysokim oczywiście dają nam lepsze boosty i fajnie się wszystko tymi dywizjami robi. Tutaj patrzymy sobie, mamy trochę konnych, trochę mamy piechoty. I jeżeli na przykład mamy na celu obronę, to bierzemy sobie tego Romana Abrahama, który ma na przykład czwarty level i ma 4 dla obrony, co jest no naprawdę fajny ziom i sobie go wybieramy. Teraz tak, mamy go i jak mamy jego armię, może jeszcze jedną sobie zrobimy, na przykład jakąś śmieszną. Tutaj. Hop, mamy 11 dywizji. Tutaj tego nie chcemy. I tak, 11 dywizji, jeszcze wezmę tą. O nie, ona jest już przydzielona. No dobra, wezmę, żeby było parzyście. I teraz mamy 12 dywizji. Nowa armia, kolejna, tym razem armia Łomża, bo czemu nie? I tak, mamy brak dowódcy, czyli musimy jakiegoś sobie tam ustawić. Tutaj widzimy, że są dywizje piechoty górskiej. Jest kawaleria tutaj, więc sobie takiego możemy wziąć na przykład ściśle do obrony. Możemy sobie postawić i to całkiem fajnie się będzie sprawdzało. I teraz tak, zaznaczamy sobie shiftem tutaj i mamy teraz dwie armie wybrane. I teraz możemy sobie kliknąć tutaj w nową grupę armii. I ta grupa armii będzie się nazywała oczywiście Podlasie, bo.
nie widzę żadnego tutaj problemu w tym, że ona się nazywa przepraszam, Grupa Armii Podlasie. Brak dowódcy. I tutaj się robią schodki, bo możecie przydzielać tylko marszałków. Czyli zwykli generałowie, tak jakby nic wam tutaj nie pomogą, nie możesz ich po prostu ustawić. Chyba, że możesz ich awansować, ale do tego potrzebujesz tutaj tych punktów śmiesznych, siłę dowodzenia, doświadczenia potrzebujesz. Także mamy na Polsce dwóch defaultowo. W 36... Kurde, podklejony jaki dzisiaj jestem. W 36 mamy dwóch defaultowo. I jednym z nich jest Władysław Sikorski i drugim jest Edward Rydz Śmigły. Możemy sobie postawić na przykład tego, który ma plus do defensa. I tutaj też perki są, nie? Specjalizacje różne. Organizator albo charyzmatyczny dowódca, ale to tam sami sobie już ustawicie. I też tutaj można sobie ustawiać preferowaną taktykę, której już później się nie da tak jakby zmienić. Ale ja sobie nie będę w niczym grzebał i tutaj wezmę po prostu sobie Sikorskiego. I teraz tak, mamy grupę armii i dwie armie w tej grupie. I wszystko jest git, nie? Ja polecam sobie wszystkie dywizje, jakie macie, do jakiejś tam armii poprzydzielać, bo to naprawdę się przydaje. I teraz, po dywizjach bez przydziału mamy dostępne decyzje. Dostępne decyzje, klikamy sobie tutaj. I mamy różne decyzje, które możemy podjąć, na przykład reorganizację systemu kolejowego, który nam da tempo budowy punktu zaopatrzenia plus 300%, czyli 3 razy szybciej będziemy budować nasze punkty zaopatrzenia, co jest bardzo fajnym boostem, że tak powiem, i ja to często sobie odpalałem właśnie na początku. I tutaj mamy coś takiego jak siła polityczna. Do realizowania takich właśnie decyzji potrzebujemy siły politycznej. I tak, konfiskata pociągów cywilnych, bo czemu nie? I tak, mamy tutaj różne wskaźniki, nawiasem mówiąc. Też są bardzo ciekawe. Ale teraz nie o tym i idziemy dalej w prawo. Brak szablonu. Produkujesz wyposażenie niepasujące do żadnego szablonu dywizji. Szablony dywizji pokażę wam. Braki w zasobach ludzkich. Tutaj nic nam nie wyjdzie, jak klikniemy. Będziemy musieli pójść tutaj w lewy górny róg do flagi. I mamy tutaj tak. Armia ochotnicza i możemy sobie wybrać tam pobór, obowiązkowa służba i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego oczywiście potrzebujemy siły politycznej. Tutaj możemy sobie również jakichś doradców wybrać, gospodarkę cywilną zmienić na jakąś inną, embargo. To naprawdę potem sobie zmienić na wolny handel, bo to, no wiecie, to wolny handel oddaje, że tak powiem, oddaje. Tutaj macie badanie i produkcję, teoretyka, które da wam fajne boosty. Na przykład koszt doktryny lądowej minus 10%, jeżeli wybierzemy sobie łupaszka. I w ogóle tutaj są różne ciekawe rzeczy, ale do tego wszystkiego potrzebujemy siły politycznej, której teraz nie mamy. Siła polityczna zdobywa się poprzez po prostu granie, nie? Przecież odpauzowujesz i leci ci czas. Polecam sobie przyspieszyć, im szybciej leci czas, tym szybciej tak jakby... O, teraz miałem przed chwilą dwie siły politycznej, a teraz mam trzy jednostki siły politycznej. Także jest wpyte, nie? I tak. Pauzujemy sobie spacją. I co? Mamy tutaj za mało zasobów. Za mało zasobów? No to klikamy sobie. I co? Możemy sobie tutaj się tradeować. Trady następują za fabryki cywilne, które my możemy budować. Jeżeli kupujemy na przykład gumę, której mamy tutaj minus 1, jak widzimy. Możemy kupić gumę za nasze fabryki cywilne. No i cyk. Już się tutaj... wszystko realizuje. I tak, tutaj są, to jest dosłownie to samo, nie? Macie agencję wywiadu tutaj. 5 fabryk cywilnych, żeby stworzyć agencję, możecie ją nazwać jak chcecie. I tutaj macie operacje i kryptologię. To sami załapiecie, to nie jest wcale trudne. Badania, no to już wam pokazywałem. Dyplomacja. Dyplomacja, ona wam pokazuje tutaj relacje z innymi państwami. Handel. To jest właśnie to, gdzie pozyskujemy zasoby za fabryki cywilne. Budowa to jest tu, gdzie budujemy różne obiekty ciekawe. Produkcja to jest właśnie to śmieszne menu.
I tak, rekrutacja i wystawianie. I mamy dostępne szablony i możemy projektować też dywizję, jak się znacie mniej więcej na hoju. Ja wam teraz tego nie będę tłumaczył, ale możecie tutaj wybrać kampanię wsparcia, możecie sobie wybrać, jakie tu chcecie mieć bataliony, na przykład możecie mieć artylerię, piechotę górską w dywizji piechoty i tak dalej. Ja polecam sobie tak, po pierwsze, jak będziecie mieli wystarczająco doświadczenia armii, to edytujecie sobie brygady kawalerii, duplikujecie i jak macie tą kopię, co nie? No bo dobra. Coś się stanęło. Duplikuj. I teraz tak. Bierzecie to i nazywacie, nie wiem jak chcecie, ale to są ogólnie garnizony. To są dywizje do garnizonowania. I tak, macie tutaj trzy kawalerie defaultowo, ale ja polecam wam sobie usunąć dwie i zostawić jedną. I jeżeli już to zrobicie, to idziecie do terenów okupowanych i zarządzanie terytoriami dywizji piechoty zmienia się właśnie na garnizon. Ale no, nie mam doświadczenia armii, więc nie mogę tego zrobić. No i tutaj w rekrutacji możecie sobie szkolić, na przykład dywizję piechoty. Wybieramy jedną dywizję piechoty i niech szkoli się nam na przykład Lublinie. I teraz będzie się w Lublinie szkoliła. I kiedy zapełnią się oba te paski tutaj, to sama się zrekrutuje i tutaj po prostu się pojawi sama magicznie. Dzięki magii świąt ta dywizja. Oczywiście brygady kawalerii też możemy szkolić, a tego nie, ponieważ ją się odblokowuje poprzez badania. Poprzez te badania się odblokowuje w tym miejscu. Tutaj mamy siły specjalne i tutaj się właśnie odblokowuje możliwość szkolenia tych dywizji. Edytuj dywizję to jest całkiem użyteczne, jeżeli umiesz edytować. Nie będę tutaj się zagłębiał w to, bo to jest dosyć skomplikowane. Polecam sobie dawać artylerię w ogóle tutaj. Artylerię, jak będziesz miał, bo artyleria naprawdę po prostu. Masz artylerię, to jesteś bogiem, nie? Od razu jak wchodzisz, pierwsze co robisz, to no, cel narodowy i od razu lecisz ustawić sobie tutaj artylerię na wysoką produkcję. No i co? Tak. Tutaj obsychaliśmy wszystko. I co teraz? Macie cele narodowe. Macie tutaj ustawione sobie. Tutaj siła polityczna. Siłę polityczną wykorzystujemy tutaj, w tych wszystkich slotach. Na przykład, jeżeli chcecie mieć projektanta czołgów, akurat tutaj jest tylko jeden, ale na przykład projektant samolotów. Projektant samolotów jest ich bodajże czterech, tych projektantów. Więc możecie sobie ustawić tego, jakiego chcecie. Różne busty tutaj są do zdobycia, do odblokowania i naprawdę oddaje to bardzo mocno, że tak powiem. W razie gdybyście chcieli wypowiedzieć komuś wojnę lub coś w tym rodzaju, lub nie wiem, dosłownie cokolwiek, to klikamy na swojego sąsiada prawym przyciskiem myszy i wyskakuje nam takie menu właśnie, na przykład dla Czech. Możemy tutaj poprawić relacje, stosunki dyplomatyczne, które pomagają na przykład w handlu czy w różnych innych rzeczach, ale to jest, nie wiem, temat na inny odcinek, maybe. I co? Program Lend Lease. Naprawdę, tu jest wiele skomplikowanych rzeczy, ale możecie tutaj sobie robić właśnie takie decyzje możecie sobie podejmować za siłę polityczną w większości. Jeżeli chcecie komuś wypowiedzieć wojnę, to klikacie tutaj wypowiedz wojnę. Wypowiedz wojnę to najpierw trzeba uzasadnić cel wojenny, ale potrzebujemy napięcia światowego większego, żeby wiedzieć. No. Napięcia światowego, żeby móc te cele uzasadniać i wypowiadać później wojnę. Jak nie masz celu, to wojny tak jakby wypowiedzieć nie możesz. Czyli uzasadnij cel wojenny, uzasadniasz sobie, na jaką tam prowincję chcesz zdobyć, no i wypowiadasz wojnę temu państwu. No i oczywiście tutaj masz, jak armia jest jakaś, na przykład Armia Białystok, OG Armia, no to tutaj masz na przykład manewry. One poprawiają ci tutaj właśnie poziom doświadczenia.
I naprawdę po prostu dużo ci fajnych rzeczy dają. Po prostu manewry co jakiś czas rób sobie, bo to się przydaje, że tak powiem. Jeżeli chcesz ustawić sobie linię frontu na przykład, to możesz sobie ustawić tutaj. Na przykład armia Łomża może się ustawić na przykład tutaj. I możesz iść po prostu planem, nie rysujesz sobie linii ofensywy i boom. I to po prostu, jak dojdą te tu dywizje, klikasz rozpocznij plan i one same sobie te dywizje idą. Ale nie o tym teraz, może inny tutorial zrobię o tym. Naprawdę, teraz to mi się już opór nie chce. Co jeszcze, co jeszcze? Tutaj. Cel narodowy nam się skończył, więc wybieramy sobie kolejny, który tam chcemy. Na przykład ten, przygotowanie do kolejnej wojny. Też jest bardzo fajny cel i bardzo szybko się realizuje. Tutaj mamy popularność partii i ideologii, które tutaj są popularne w naszym państwie. Jeżeli coś tutaj jest bardzo, na bardzo dużym poziomie, na przykład komunizm, a u nas jest właśnie cholera, bez powiązań to się nazywa po polsku, bo ja po angielsku grałem przez dłuższy czas. Także nie do końca się jeszcze orientuję w tym. Jak komunizm na przykład będzie powyżej 50%, to naprawdę duże szanse, że rewolucja wam wybuchnie i będziecie musieli z samym sobą walczyć, nie? Także no, współczuję wam, jeżeli wam wybuchnie rewolucja komunistyczna. I co? Tutaj jak się wam podświetla na taki właśnie kolor, to możecie sobie kliknąć i ustawić jakiegoś dowódcę, który wam daje fajne boosty. Ten akurat jest trochę shitowy, bym powiedział. Bo on tak jakby ma jakieś do dupy, że tak powiem, te perki. Ten Unruk jest naprawdę bardzo spoko, ale nie stać nas na niego, więc bierzemy sobie tutaj tego ziomeczka. I teraz daje nam określone boosty. Strajk chłopów incoming to żeby zaprzestać tak jakby, no, żeby, kurde, nie wiem, odklejony jestem naprawdę. Ogólnie po prostu strajk chłopów zły, nie wiem, powstrzymaj go, naprawdę, wiecie co, powiem o tym w innym odcinku, bo na razie mi się nie chce. Teraz powiedziałem o wielu rzeczach, ale jeszcze o marynarce nie powiedziałem, o samolotach nie powiedziałem. O Boże, ile jest jeszcze rzeczy do obgadania, ale ja nie będę tutaj pół godziny się nad tym rozwodził, w sensie już idzie u mnie 28 minuta nagrywania, więc no, tak jakby trochę beka ze mnie. Ale mam nadzieję, że ten tutorial wam trochę pomógł i przybliżył Hearts of Iron 4. No i oczywiście, nie wiem, możecie pisać w komentarzach, jakie tam chcecie jeszcze tutoriale. Bo z hoja to wam mogę wytłumaczyć parę rzeczy oczywiście. Na życzenie. Kiedyś na pewno zrobię jakiś więcej filmów, ale napiszcie, o czym byście ewentualnie chcieli te filmy, nie? Jak klikacie Escape'a, to możecie sobie zapisać grę i jak wyjdziecie do menu albo z gry, no to jeżeli nie zrobicie zapisu, to niestety wszystko poszło w ciul i no, już nie będziecie mogli odzyskać tak jakby tego progresu, który tutaj macie. No i to tyle, nie? Na ten tutorial to tyle. Możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na kanale. Bardzo mi będzie miło usłyszeć. To najwyżej zrobię jakiś tam film, coś takiego. Niedługo nowy content. Może z serwera Minitrów. To zobaczę, zobaczę. Jeszcze nie wiem. No i co ja wam mogę tutaj powiedzieć? Nie wiem. Dawajcie subika, łapkę w górę. Naprawdę polecam. I co? Nie wiem. Wiecie co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.